poznaniu.pl. Poznań w minutę. Przy ulicy Kochanowskiego otwarto w poniedziałek nową siedzibę Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt. Posłuży specjalistom, którzy dzięki niemu będą rozwiązywać dotąd nierozwiązywalne zagadki kryminalne. Mapa rowerowa Poznania 2024 zdobyła pierwsze miejsce w kategorii mapy i atlasy podczas 32. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Przyznane przez jury wyróżnienie to forma uhonorowania publikacji za jej wkład w promowanie turystyki rowerowej na terenie miasta. 4 promile alkoholu to dawka śmiertelna. Tyle jednak miał we krwi kierowca, który uderzył samochodem w kontener i zasnął. Do zdarzenia doszło w Dobrzycy koło Pleszewa. Jak się okazało, mężczyzna miał już wcześniej odebrane prawo jazdy. Grożą mu 3 lata więzienia. Poznańscy szczypiorniści górą. W niedzielne popołudnie drużyna WKS Grunwald Poznań zagrała u siebie z Gwardią Koszalin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem poznańskiej drużyny po serii rzutów karnych 5-4.